Nie mogę. Ciemne pomieszczenia wokół pełno krwi. Jedynie księżyc w małym okienku lśni. Patrzę na niego, jego leżące ciało drży. Nieruchome, w jego oczach widać łzy. Czuję bijący od niego strach. Wie, że szykuje się dla niego piach. Widzi mój smutny wzrok i błaga o litość. Mógł myśleć wcześniej i ogarnąć, czym jest miłość. Klękam, ciągnę go za włosy, podnoszę jego głowę. Przy gardle przystawiam nóż, jego oczy szmaragdowe. Trochę erotycznie, no. Mrugają, cicho bądź, mrugają i patrzą wprost w oczy moje. Już się nie wycofam, wiem, na czym stoję. Szybkie machnięcie, jego ciało osuwa się na ziemię. Zrobiłam to, wszędzie krew na moim ciele. Jego wzrok robi się pusty, jego dusza ucieka. Nawet nie drgnęła moja powieka. Jego życie należy teraz do mnie, może czasem o nim sobie przypomnę. No, końcówka zjebana, ale no cóż. Taki z dedykacją, małpa leży postrzelony w Ale szpitalu. myślałam o jednej kiedyś, w sensie jak zabiłam jednego takiego, no, co po prostu zrobił mi nadzieję. Nieważne.